No i dzień dobry, w sobotę spróbuję nagrać taki odcinek placowy, bo dzisiaj na warsztat nie jadę. Wjeżdżam właśnie na plac, na placu stoi 8 naszych wozów, 2 pod warsztatem i 1 na spedycji, więc tak to się prezentuje w tej chwili. 6.20, nie, 6.30 już. I już kawa nie pomaga, muszę się wspomagać. Kawę to ja mogę pić na dobry sen. Obecnie w tej chwili zabieram się za robotę. Teraz tu podjadę, poopowiadam co i jak. Nareszcie nastał ten czas, że moja ukochana wróciła do pracy. No niestety nadal jeszcze płuczemy układ, bo jest ta woda destylowana z płynem. To jest jeszcze brudne cały czas, nie ma płynu. No, na krótkich odcinkach jeździć z lekkim towarem, nie katujemy żadnymi ciężarami, płuczemy, nie wiem, jeszcze tak z 2, może 3 płukania, jakieś potem porządne czyszczenie zbiorniczka wyrównawczego i mam nadzieję, że płyn będzie czysty. Na razie bez żadnych problemów, chyba że jedynym co mogę powiedzieć, coś jest nie tak, to musimy zrobić. Coś jest chyba źle, wąż założony od dolotu, bo tak dziwnie powietrze czasami słychać, jak turbo się wkręca, bo turbo jest na pewno dobre, bo to turbo ma może tam z 2 lata. Ale coś zresztą było sprawdzone przy demontażu, bo tu całe turbo było ściągane, kolektor wydechowy ściągany, więc to tam wszystko było sprawdzane. Także coś musiało być po prostu źle skręcone, bo jakoś to powietrze ucieka. Jak widać jednak kołpaki zmieniliśmy. Planowałem, szczerze powiedziawszy, bo widzicie, to są takie te kołpaki imitujące felgę aluminiową, płaskie, o których wcześniej mówiłem, które takie same są na niebieskie. Zresztą mówiłem kiedyś tam, że chciałbym takie założyć. O, ale tutaj kurczę, to trzeba by umyć. To tutaj takie założyłem i planowałem, szczerze powiedziawszy, żeby było bez żadnego kołpaka, tylko po prostu sam tego zewnętrznego, tylko sam ten kołpak chromowany. Czy tam aluminiowy, powiedzmy, nie? No chromowany, no aluminiowy. No ale nie do końca mi się to podobało w sumie, bo to jednak widać, że wystaje felga, tak się dosyć mocno rzuca w oczy, ta zwykła stalowa felga. Nie dochodzi idealnie tam do piasty, też troszeczkę tak się przygina od śrub, od przykręcania, więc akurat to są kołpaki, mieliśmy na warsztacie od Actrosa, bo zdejmowaliśmy z Actrosów, bo Actrosy zostały takie typowe aluminiowe, chromowane. Te kołpaczki, te obręcze, więc te ładnie pomalowaliśmy na czerwono. Kapsle takim tym ala chromem pomalowane, bo to są plastikowe, nie metalowe, takie powiedzmy porządniejsze, no bo akurat nie było takich pod ręką. Zresztą w ogóle ostatnio stwierdziłem, że dosyć trudno jest dostać takie te na 32 czy 33, takie proste, po prostu najzwyczajniej w świecie wyglądające do śrub kapselki, bo w 2 hurtowniach nie mieli, dopiero w 3, no mniejsze, dobra. Może akurat takie okoliczności, może gdzieś nigdzie może dostać bez problemu. No ja akurat musiałem 2 miejsca odwiedzić, żeby w końcu zamówić. Pomalowaliśmy, na moim zdaniem efekt super. Mi się bardzo to podoba, jak to koło tak wygląda. Zobaczymy, jak najwyżej potem zmienię koncepcję, może też założę chromowane, ale jak na razie bardzo mi się podoba. No i w końcu są te lampki założone. 4 tu, 4 tu, najprostsze, zwykłe, LEDowe. LEDowe obrysówki, sorry, ale naprawdę niewyspany jestem, zmęczony mocno i średnio kontaktuję. Tutaj akurat niebieska przed myjnią, ale niebieska też dostała te tak samo, takie same lampki. Efekt moim zdaniem super. Skoczę zaraz do, odłożę tylko sobie tego Tigerka i zaraz wam pokażę, jak to świeci, bo wezmę zaraz, tylko poszykuję, zacznę od dokumentów i papierologii, potem się przebieram i do roboty. No. Tak to wygląda. Nic nadzwyczajnego, dużo magnumek, tak mało zamontowane te lampki. Mi się zawsze bardzo podobało, zawsze o tym marzyłem i w końcu mam u siebie tak. No i moja stara, ukochana magnumeczka. Powiem wam, że naprawdę ile mi radości sprawiło teraz te 2 czy 3 dni, 3 dni chyba, nie wiedziałem, tak, 3 dni,
Nie, w piątek nie jeździłem praktycznie. W piątek nie pracowałem za kółkiem, także w piątek stała. No to środa, czwartek nią jeździłem. Ile mi radości sprawiło to, że mogę na nią wrócić. Ale nie ukryłam też nerwów, bo jednak wiecie, no, nie był to remont silnika, nie było to żadne naprawa tulei, ale cały czas z tyłu głowy wiedzieliśmy, że to jest ta chłodnica oleju, spowodowała tą poważną awarię. Trwało to bardzo długo. Ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas to ryzyko było, że to jednak mogą być te tuleje, że to jakoś, nie wiem, dwie awarie się zbiegły. Też w sumie póki ten płyn nie będzie idealnie czysty, to ja się będę denerwował, że jednak coś może być na rzeczy. No ale no chodzi wszystko ładnie. Nic tam się chyba nie dzieje. Moc ma, wszystko git, więc no liczę na to, że Pan Bóg da, pozwoli nam jeszcze razem trochę popracować, a mówię, no wielką mi przyjemność to sprawia. W tej chwili trwa sprzątanie, czyszczenie, no powiedzmy detailing wnętrza. Mam właśnie w fokusie, przywiozłem wyprane pokrowiec na łóżko, pokrowiec na fotele. To sobie założę tam pewnie w poniedziałek, bo teraz mi szkoda czasu, jak będę czekał na zarządek czy na rozrządek, to sobie to pozakładam. Tutaj już wywaliłem wcześniej, przed tą awarią wywaliłem ten dywanik pikowany, bo no już był mocno zniszczony, zajechany. Ja też ja zawsze buty ściągałem, no ale no bo już pozwalałem, czy tam pozwalałem, no były taka konieczność, żeby też tam się zmieniać na tym samochodzie. No to tam na przykład niektórzy, no nie ściągaliśmy, nie wszyscy ściągali buty, więc po prostu też zajechane trochę ten dywanik, także już go wywaliłem. I myślę, że ten środkowy też wywalę, bo też już swoje już przeżył. Jest taki spłowiały, te nitki widać, no nie za bardzo, także tam patrzyłem wstępnie w internecie, sobie jakiś tam dywanik zamówię. I chyba nawet będą czarne jednak, takie pikowane, ale czarne. Wtedy myślę, że też to zużycie będzie mniej widoczne, czy tam jakieś ewentualne spłowienie. Bo bardzo mi się podobają jasne wnętrza, oczywiście, nie takie jasne kremowe dywaniki, no ale mi się wydaje, że akurat w przypadku takiej ciężarówki pracującej na krótkich trasach, takich lokalnych, to nie wiem, czy do końca jest to, ma to rację bytu. Raczej nie planuję, żeby tu się jakoś wielce z kierowcami zmieniać. Z tatą, myślę, może jeszcze z jednym kierowcą, no to też powiedzmy w trójkę nim jeździć, ale głównie ja chcę nim jeździć. No, wiecie, po prostu to taki mój rodzynek, mój ukochany, moja ukochana. Wolałbym ja nią jeździć, no ale to tam zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ewentualnie z tatą się zmieniać, o, w ten sposób. W schowki wyczyściłem, dach sobie wszystko tutaj przetarłem, ścianę tylną poprzecierałem, to wszędzie jest czyściutko. Chcę jeszcze odkurzyć, zrobić porządek pod łóżkiem, bo tam trochę tych wszystkich bambetli jest, ale no też na to na razie nie ma czasu. Się cieszę, bo zrobiłem porządek sobie na górnym łóżku. Co ja tam miałem, to szok po prostu od rzeczy typowo historyczne, nie wiem ile lat już tam jakieś pierdoły przy dasie woziłem, pewnie masa własna. Ciągnika teraz ostro spadł, to wszystko wywaliłem. Na ścianie, nie chcę tego teraz otwierać, bo tu mam, tak wiecie, żeby się to łóżko nie otwierało, na dziko zabezpieczone, taką, nie wiem, flagę, chustę, czy jak to nazwać, flagę powiedzmy, Renault Tracker z Renault Magnum AE, takie wiecie, stary, kultowy, trackerski gadżet, który dostałem od znajomego, przysłał mi w prezencie, to jest jego ojca, który też kiedyś oczywiście Magnum AE jeździł. No, ja to powiesiłem na chwilę w ten sposób, no jak widać u mnie z tym hamakiem, no raczej nie spełnia to swojego zadania, ale no, na chwilę chociaż sobie przywiesiłem, bo ta flaga już oficjalnie jest podarowana mojemu przyjacielowi, największemu moim zdaniem fanowi Renault Magnum w Polsce i to dla niego będzie, dla niego to on już taką jedną ma, a kolejny taki kąsek to do kolekcji, dla niego to będzie, właśnie się uderzyłem w głowę, będzie, no jak sam powiedział, no super prezentem, także to już oficjalnie nie moje, tylko przekazuję dalej, no ale to tylko taki temat poboczny. Idę do roboty, nie chce mi się strasznie, ale idę w papiery, potem się przebieram w ciuchy robocze i działamy. No, Magnuma jest tak, jak mówię, sobota, teraz już pewnie się zrobiło za 15:07, bo nie wiem, mam wrażenie, że w sobotę do południa czas leci dwa razy szybciej. Zwłaszcza jak mam plany, które wpływają mi na to, jak długo mogę zostać na bazie czy na warsztacie. No, do roboty. No tam, nie udało się nakręcić, ale też właściwie nie miałem za bardzo ja osobiście co kręcić, bo ja dużo papierów mam, dużo załatwiania i też sobie teraz tak robię taką aktualizację, bo wstyd się przyznać, ale nie, troszkę, dużo,
bardzo, mam bałagan i teraz też latałem po samochodach, jeszcze nie wszystkie samochody mówię są, więc jeszcze będę w poniedziałek zbierał dane, przeglądy, legalizację tacho, żeby tam się czasem coś, na szczęście na razie nic nie mam przewalone, jakiś taki mam szczęście od Boga, że zawsze się znajdzie, albo kierowca przypomni, albo mnie i orgnie, no przecież kurde, jakoś już powinien być teraz przegląd i akurat się kończę za 2-3 dni, sorry za tą zawiechę, jakiś dziwny dźwięk usłyszałem, no także takie rzeczy. Papierologia, jeszcze raz papierologia, zakupy w hurtowni części, w hurtowni oczywiście chwilę pogadać. No, jakiś tam sklep z farmami i tak się schodzi, a już muszę lecieć, jeszcze teraz jadę do jednego ciągnika, który tam stoi na spedycji, żeby tam do niego dokumenty zabrać, zawieźć potrzebne materiały. O, jeszcze raz właśnie mi się przypomniało, że ja mam skrzynkę z narzędziami tam zawieźć, bo kurde, tam nie ma żadnych narzędzi, nawet śrubokręta głupiego. No i widzicie, i znowu kolejna sprawa do załatwienia, to tak jest właśnie. A propos rozmów w hurtowni, to mi się przypomniało, że ostatnio wszedłem do hurtowni, nie wiadomo dlaczego, skąd mi się to wzięło. I wszedłem i mówię, cześć, daj mi proszę zmywacz do paznokci. Oczywiście chodziło o zmywacz do hamulców. Jak to można powiedzieć, tak jak w tych memach jest, że jakieś takie gazety w stylu Życie na gorąco, tam starsze panie opowiadają jakąś śmieszną historię z ich życia i potem zawsze ta historia się kończy, śmiechu nie było końca. Tutaj też w tym przypadku, jak do hurtowni przyszedłem i powiedziałem, cześć, daj mi proszę zmywacz do paznokci, a chodziło o zmywacz do hamulców, to śmiechów nie było końca. Jacek 35. Mam nadzieję, że wiecie o co loto z tymi memami. No, a teraz w ogóle tak już odbiegając od tematów transportowych, w Poznaniu chyba, no bo po tym, co widzę na ulicach, odbywa się Pyrkon, taki festiwal jakiś kurczę fanatyków, chyba, nie wiem, gier, jakiejś fantastyki, tak, no, nie mój świat. Przepraszam, na ulicach wtedy w Poznaniu robi się bardzo ciekawie, co mnie niezwykle śmieszy, muszę powiedzieć. I teraz, wczoraj jakieś dziwne postacie widziałem, nie potrafię tego określić, za co, wiem, że to się nazywa cosplay, tak, że się przebiera za jakąś postać z filmu, bajki, gry, czy tam, mówię co, ale co to za postacie były, nie wiem, nie znam się, w każdym razie dzisiaj, niedaleko naszej bazy, w miejscowości podpoznańskiej, nie w samym Poznaniu, już może w Poznaniu, w samym Poznaniu może takie, no, dziwologii mówiąc wprost, mniejsze wrażenie robią, ale niedaleko bazy dzisiaj dojeżdżam, patrzę, idzie typ, no tak myślę, no nie wiem, z 25, nawet po 30 lat, no taki raczej będzie może starszy, na pewno nie jakiś tam nastolatek, jakimś tak jakby stroju Robin Hooda, dwa miecze z tyłu na plecach skrzyżowane, pewnie atrapy, no ale jest, jak to dziwnie wygląda, no idzie normalnie przez małą miejscowość, idzie chłop z mieczami na plecach, fajnie, no bawią się ludzie, nie krytykuję absolutnie, ale no dzięki ich zabawie, dzięki ich zajawce, ja, mimo że jestem człowiekiem smutnym i ponurym, potrafię się roześmiać, widząc takie obrazy, także jak najbardziej spoko. A co tu jeszcze miałem poruszyć, bo oczywiście spraw jest tam wiele do poruszania. W ogóle nie wiem, czy to może nie w tym odcinku, no odcinek taki będzie krótki, trochę taki zajawkowy, ale może w następnym, taki nawet zrobię tytuł clickbaitowy, ale źle, nawet dobra, bo ja to teraz powiem, że źle się dzieje w świecie transportowym, to powiecie, że ja zawsze tak mówię i tak dalej, i tak dalej, ale miałem okazję odbyć kilka bardzo ciekawych rozmów z osobami z różnej branży, w tym, znaczy się z branż dookoła transportowej, które się zajmują obsługą, i praktycznie wszystkie, chociaż co ciekawe, no tak, powiem tak, ja, to jest taka zajawka tego następnego odcinka. Osoba prowadząca takie biuro podatkowe, księgowe, powiedziała, bo ja się zadałem to samo pytanie, bo jak mówię, z kim nie rozmawiam, to ostatnio zadaję to pytanie, właśnie takie luźne rozmowy, czy ktoś, kto prowadzi hurtownię, czy tam, nie wiem, zajmuje się leasingami, czy czymkolwiek, to się pytam, czy z jego punktu widzenia ostatnimi czasy zrobiło się jeszcze gorzej w branży, jeśli chodzi o wypłacalność i tak dalej. I wszystkie te osoby zgodnie stwierdzają, że tak. A co mnie zdziwiło, no to właśnie z tego biura rachunkowego ta pani powiedziała, że teraz nie, że to już od dłuższego czasu trwa. Więc to widzicie takie ciekawe, także nie chciałbym się odnosić tam w tym odcinku jakoś tam do naszej sytuacji, bo to też nie jest absolutnie kolorowo, to też nie o to chodzi, bo
Ja zawsze powtarzam, że nigdy nie jest kolorowo, nie było i w tej branży nie będzie, ale tam nikt nie wierzy, bo raczej wolą wszyscy wierzyć. No nie chcę znowu, no może nie znowu, bo wcześniej nie obrażałem, ale chętnie bym się odniósł do jakichś tam innych filmów i twórców, bo ach, Jezus Maria, nóż w kieszeni się otwiera, no ale te bzdury po prostu, bo to inaczej nie można powiedzieć, bo pierdoły, nawet bym powiedział od ostatniej, ale to jest YouTube, inni w takie bajki wierzą, bzdury kompletne, a to co się dzieje, to dopiero wyjdzie. Także to jeszcze opowiem, zrobię następny odcinek może o tym taki bardziej konkretny. A w tym, no to co, ktoś napisał komentarze, żebym o tym zakazie wyprzedzania się wypowiedział chyba. No ale co ja się mogę wypowiedzieć? Co może kierowca ciężarówki o tym zakazie wyprzedzania stwierdzić? To jest po prostu brak słów, czy wszystkiego w ogóle. To nie wiem, czy to też nie jest temat na kolejny odcinek, czy może w tym poruszyć, bo to jest też całokształt, obraz sytuacji. W naszym pięknym państwie po prostu przedsiębiorcom jakiejkolwiek branży są non-stop rzucane kłody pod nogi. To się po prostu w głowie nie mieści. Część tych całych obostrzeń czy wytycznych jest, wiadomo, podyktowane tym, że jesteśmy szczęśliwymi członkami Unii Europejskiej. Część to są wymysły populistyczne rządzących, ale to się po prostu naprawdę w głowie nie mieści. Nie wiem, czy to jest ma wyścig słoni, jakieś Jezus, debilne określenie i to przed wyborami kolejne jakieś, że będą, nie wiem, ludzie na nich głosować, bo sobie takie debilizmy wymyślili. Nieprawdopodobne po prostu kretyństwo. Ja już teraz nie pamiętam, bo miałem sobie przypomnieć artykuł na 40 ton, jakie tam są te jakieś, o Filip pisał, te odstępstwa, już nie pamiętam teraz, że poniżej 80 można wyprzedzać, chyba zależy od dowolnej, dozwolonej dla ciężarówek, czy tam danego pojazdu prędkości na danym odcinku drogi. Ja to bym zrobił po prostu strajk, żebyśmy się zmówili, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie jako kierowcy, przewoźnicy stanąć, nie jeździć w ogóle, bo no nie ma, w tej branży takiej jedności nie ma, bo w tej branży się wszyscy zjadają, w tej branży się wszyscy wycinają, teraz też jesteśmy na takim etapie, że spedycje, klienci, jak poszło paliwo o 3 zł na litrze, to popodnosili o jakieś grosze te stawki, żeby jakoś niby coś też pokazać, bo że niby coś robią. W rzeczywistości to, że tak powiem, wielkie G dało. Teraz jak paliwo spadło w dół, to zamiast przewoźnicy, durni, debile, zamiast siedzieć cicho i jeździć za te pieniądze, to potrafią iść i stawki sobie obniżać, bo po prostu, bo jak... I niektórzy tacy normalni też muszą tak zrobić, bo ty nie obniżysz, ty nie powiesz, że dobra, no to wróćmy do tej postaci przed podwyżką paliwa, no to cię 10 innych wydyma w tym czasie. To jest naprawdę branża, już nie chcę powiedzieć, ale... Nie mam siły normalnie, jak Pana Boga kocham. I to cały jest po prostu obraz sytuacji tego wszystkiego, że z każdej strony rzucane kłody pod nogi i jeszcze na końcu jeszcze się wyprzedzać. Nie możemy. Już pomijam fakt, bo ja już kiedyś o tym też mówiłem, że naprawdę to niestety w dużej mierze kierowcy sami sobie są winni. Bo zamiast albo jeden drugiemu odpuścić, żeby to wyprzedzanie poszło szybciej, albo też, żeby ten co jedzie, ten faktycznie to zakichane jedno, jak słyszę to oczko więcej, to mi się też nóż w kieszeni otwiera po raz kolejny, no to po prostu jak jedzie ten jeden kilometr mniej, no to spuść tego tam tempomatu ten jeden kilometr i jedź tam równo za nim. Już Jezus Maria, jak widzę takich właśnie, co się zrówna na tyle i wymusza to zwalnianie tego samochodu, to też mnie bardzo wkurza, bo wyjedzie komuś na tył naczepy i jedzie jak idiota ileś kilometrów równo z nim, w końcu ten się wścieknie i mu odpuści, tym samym zwolni, to znowu będzie jechał wolniej na następnego i cały czas będą się wyprzedzać jak idioci, jeden przez drugiego. To jest też bez sensu. Nie wiem, moim zdaniem to remedium na ten po prostu problem to powinno być, nawet moim zdaniem, na autostradach zwiększenie dozwolonej prędkości dla ciężarówek. Wtedy ten ruch by się odbywał o wiele płynniej, tak jak to się odbywa w Stanach Zjednoczonych. Nie robić tych kagańców, tylko zrobić po prostu ograniczenia dla ciężarówek na drogach krajowych, restrykcyjne, że faktycznie, żeby obowiązywało, nie wiem, no 70 to jest zdecydowanie za mało, ale to 80 na przykład dla ciężarówek na drogach krajowych. I jak ktoś ciężarówką przekroczy prędkość, to walić podwójny mandat jak dla osobówek, bo niestety też no, ciężarówką zrobi 10 razy większe zagrożenie niż osobówką w czasie przekroczenia prędkości. Tymczasem oczywiście my mamy, tak jadą na odcięciu przez wioski, a potem na autostradzie się wlecze się 82, bo albo oszczędza paliwo, albo tak ma kaganiec, więc to jest tam wszystko, mówię, porąbane. No w każdym razie oczywiście jestem przeciwko zakazowi wyprzedzania i byłbym
pierwszy, żeby zrobić strajk, tak jak od tego zacząłem, ale oczywiście zrobiłem dygresję, zapomniałem, żeby zrobić strajk tego typu, że jedziemy autostradą i się wyprzedzamy z tą dozwoloną właśnie prędkością na wyprzedzania się, tam nie wiem, jeden będzie jechał 79, drugi będzie jechał 80 i się tak, no, znaczy jeżeli tak jest, bo mówię, niestety gadam o tym, a nie do końca pamiętam, nie do końca sprawdziłem, bo mówiąc szczerze, za dużo mam na głowie, za dużo mam problemów i jak mam czytać te przepisy, chociaż powinienem oczywiście, to no, naprawdę autentycznie nie mam siły w te wszystkie nowe przepisy, w te wszystkie rzeczy wnikać, bo no to już jest normalnie dla człowieka, to jest chyba za dużo. Także myślę, że taki strajk, podsumowując, to najlepiej by otworzył oczy tym jakże szczęśliwym zaistniałego faktu kierowcom osobówek. To by dopiero by zobaczyli, co to znaczy wyścigi słoni. No ale mówię, w takim kraju żyjemy, gdzie jak paliwo poszło do góry, to zamiast niby obniżyć, bo jak się okazało, po roku mogli obniżyć cenę paliwa, obniżając marżę, to obniżyli VAT. Ale obniżyli VAT tylko po to, żeby dać ludziom, którzy nie mają działalności gospodarczej, czyli znowu populistyczny ruch dla kierowców, powiedzmy osobówek, dla wszystkich normalnych, a przewoźnicy, przedsiębiorcy ogólnie, którzy wystawiają faktury VAT, tak czy siak wystawiali na 23%, a wcześniej sobie odliczali 23% od paliwa, nie mogli odliczyć 23% od paliwa, więc to tylko dla nich to tylko się zmieniło cena na słupku, a de facto oddawali te potężne, chore wręcz pieniądze no i tu część do koncernów paliwowych, a część do urzędu, więc po prostu państwo tak na swoje wyszło, państwo i tak nie pomogło, państwo i tak swoje dostanie. A jeżeli prędzej czy później dostanie, jak nie dostanie, to firmę zrujnuje, no i będą wszyscy zadowoleni, tak? No bo państwo pieniądze ma przecież swoje, prawda? Nie ma od tych firm, od tych przedsiębiorstw, które padają z tych powodu tych takich nieprzemyślanych ruchów. Nie, to pieniądze są, nie wiem, z kosmosu są dla państwa i może państwo sobie oddawać ze spokojem wszystkim niepracującym, wszystkim w postaci jakichś zasiłków, zapomóg, plusów jakichś i innych dziwnych, nie wiem, no, dodatków. Ja dochodzę do wniosku, że w naszym pięknym państwie naprawdę im mniej robisz, tym więcej masz. Najlepiej nie pracować, nie napinać się. Po co zakładać działalności jakieś, ryzykować coś. Iść na bezrobocie, czekać aż dadzą. A jak, no wszystko mogą... No, ach tam, dobra, nie nakręcam się już. Sorry za taki rage, ale no widzicie, od zakazu do jakichś podatków człowiek dochodzi, czy głupich ZUS-ów. Nie, to jest naprawdę... Jak o tym się mówi, zaczyna się o tym mówić, że sam człowiek nakręci, to jest no naprawdę, to teraz musiał wziąć jakieś tabletki na uspokojenie, żeby do przeżyć do jutra, bo naprawdę. No, także tak. Widzicie, to jest wszystko przez tego, kto mnie zapytał w komentarzu, żebym powiedział, co sądzę o zakazie wyprzedzania. Co można sądzić? No. Brak słów. Dobra, nie ma co przedłużać, nie ma co wielce się rozwodzić. Postaram się w kolejnym odcinku poruszyć ten temat, o którym wspomniałem wcześniej. Tak będę chciał jakoś tak może incognito opowiadać Wam historie, które usłyszałem, które wydają się prawdziwe, tak żeby tam, że tak powiem, nikogo nie urazić, ale... nikogo nie urazić, ale coś ciekawego Wam tutaj przemycić i pokazać też de facto prawdziwy obraz branży, bo niestety mogę być w tym temacie osobą niewiarygodną, bo wszyscy, ja już od dawna mówiłem, że będzie źle, a może właśnie dlatego wiarygodną, bo ja już od dawna to wieszczyłem i teraz widać to w wielu aspektach. Może to będzie jeszcze w dłuższym terminie, może to się nie okaże tak szybko, jak mi się wydaje, ale dobra, bo takie gadanie też enigmatyczne, to w końcu się zapętlę i nic nie zrozumie. W następnym odcinku postaram się coś tam poopowiadać. Tymczasem mamy sobotę, w miarę postarajmy się wyluzować, cieszyć się weekendem. Oczywiście wiedziałem, że coś mam jeszcze zrobić i zapomniałem i teraz muszę się cofać. Zagadaliście mnie, kurde, muszę jeszcze dorobić klucze. Dobra, to tymczasem do następnego.